Już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy go tu. Jezus wnet nam otworzy ten raj. Źródła łaski, pokoju tam są. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Cudne pieśni radości tam brzmią. Jezusowi ku chwale i czci. Ziemskie troski nieznane tam są i w pokoju wciąż płyną tam dni. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Z niezliczonych ust śpiew Bogi brzmi. Święty Duch wzniecił pienia te sam. Miłość Bożą w Jezusie zborczy. O, jak błogo, jak błogo jest tam. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud. Wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy go tu. Jezus wnet nam otworzy ten raj. Źródła łaski, pokoju tam są. Cieszymy się z tego? Oddajmy Panu chwałę za to. Powstańmy i podziękujmy Panu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty przygotowałeś dla nas ten wspaniały kraj, że przyjdzie ten dzień, kiedy będziemy oglądali Ciebie twarzą w twarz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś cudownym, wspaniałym Bogiem. Wysławiamy Ciebie, Panie, za wszystko, co od Ciebie mamy. Panie, przede wszystkim za zbawienie, za pokój dla serc naszych, za życie, Panie, które wiecznie trwa. Chwała, chwała i cześć niechaj Tobie płynie na wieki wieków. Amen. Nowy kraj, nowa ojczyzna, w której rządzi nasz Pan i nasze nowe życie. I nad tym nowym życiem pragnę, abyśmy się dzisiaj zastanowili. Dlatego tematem mojej usługi dzisiaj jest życie po śmierci. Naukowcy zastanawiają się, czy istnieje oprócz Ziemi inne ciało niebieskie, na którym żyją istoty inteligentne.
astronomowie przeprowadzają poszukiwania we wszechświecie za taką planetą lub jakimś innym ciałem niebieskim, gdzie istnieje takie życie. A my wiemy, Słowo Boże pisze o tym, że istnieje, prawda? Niektórzy może powiedzą amen. Chwała Panu. Istnieje. Niepotrzebnie poszukują za takimi istotami. Wszechświecie bowiem istnieją. Istnieją wspaniałe, inteligentne istoty poza nami, poza ziemią. I te istoty kontaktują się z nami. Zagadnienie jest znane od tysięcy lat. Ale nie wszyscy w to chcą uwierzyć, co jest napisane w Piśmie Świętym. Pozaziemskie istoty spotykali już mężowie Boży Starego Testamentu. Pamiętacie Abrahama i te osoby, które go odwiedziły. Pamiętacie Enocha, który chodził z Bogiem i nie było go. Wziął go Pan do siebie. Pamiętamy Mojżesza i wielu inne osoby, które spotykały się z tymi istotami, wspaniałymi istotami. Wiedział doskonale apostoł Paweł także o tym, o tych wspaniałych istotach pozaziemskich. Apostoł Paweł miał z nimi kontakt. Rozmawiał, pamiętacie, z aniołem na dryfującym statku i publicznie o tym wszystkim powiedział. W Dziejach Apostolskich, 27 rozdział, 23 wiersz czytamy. Apostoł Paweł powiada, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. I pamiętacie, że tak się stało. Wszyscy zostali uratowani. Wypełniła się obietnica Boża, dana przez anioła Pawłowi. Wszystkie obietnice Boże są tak i amen. W liście do Kolosan Paweł zachęca, 3 rozdział od 1 wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej? O tym, co w górze, myślcie. Nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, ta świata naturalnie, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Chwała Panu. I oto nasza przyszłość. A teraz Paweł powiada, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. Tego, co w górze szukajcie. O tym myślcie. O tym myślcie. Nad tym zastanawiajcie się. Myślenie o tym, co jest w górze, łączy się także z poznawaniem naszej przyszłości. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów i do nas wszystkich, Jana 14, rozdział 2 wiersz. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
warto myśleć o swojej przyszłości. Myśleć o tym, co wiecznie trwa. I jak nas sam Pan pobudzał, mówiąc do nas: czuwajcie więc, Mateusza 24:42, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Gdy Paweł rozmyślał o tym, co jest w górze, zastanawiał się nad tym, co jest w górze, może modlił się, to wtedy Bóg do niego przemówił przez wizję. Bóg objawił mu trzecie niebo. Czytamy w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, od 2 wiersza. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 lat, czy to w ciele było, nie wiem. Czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Zostałem uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Przypominam sobie świadectwo pewnego młodego brata, który pewnego poranku wstał, obudził się i słyszy w pokoju swoim śpiew, wspaniały śpiew i gra taką, jaką nigdy na ziemi nie słyszał. I potem ten śpiew oddalał się, to była pieśń o raju. I na całe życie swoje zapamiętał ten śpiew. Kto to śpiewał, kto napełnił to pomieszczenie i rozradował jego serce, Bóg wie. Ale to pozostało w jego sercu. Pismo Święte mówi o istnieniu trzech sfer nieba. Pierwsza z nich to atmosfera, którą my widzimy. Nieboskłon. Druga to sfera gwiazd, planet. I trzecie to najwyższe niebo, gdzie znajduje się tron Boga. O trzecim niebie, w którym zamieszkuje Bóg, pisze także apostoł Jan w objawieniu świętego Jana, rozdział 4, opisuje tam tron Boży i ten blask, który mógł oglądać, patrząc na postać, która siedzi na tym tronie, nie potrafił opisać tej postaci, ale widział ten blask. Widział i cieszył się. Opisuje aniołów, inne postacie, a także dowiadujemy się, że w niebie znajdują się dusze wierzących zmarłych. O tym pisze rozdział następny Księgi Objawienia. Tam jest miejsce dla tych, którzy odchodzą z tej ziemi. Dlatego też wiele wierzących nie boi się swojej przyszłości. Odchodzą z radością, często z tęsknotą mówią, że oczekują już na to, żeby spotkać się z Panem. Spotkałem takie osoby, które oczekiwały z tęsknotą tej chwili, kiedy będą już z Panem. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 8 wiersz. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
ale dalej tam powiada, ale to dla was lepiej, bo jeszcze mam tutaj dzieło, pracę do wykonania na tej ziemi. Słowa, które potwierdzają nam fakt, że dusze bieżących, odrodzonych ludzi po swojej ziemskiej śmierci zostają przenoszone do nieba, w którym mieszka Bóg, zapisane są także w objawieniu, 5 rozdział, 11 wiersz. I pisze tam, że przed tronem znalazły się miliardy postaci, które oddawały cześć Bogu i Ojcu, Bogu Ojcu i Barankowi Jezusowi. Jan widział w niebie także dusze zabitych dla Słowa Bożego. O biednym Łazarzu, żebraku, Pan Jezus opowiadał, że zmarł żebrak w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 22 wiersz. W końcu żebrak umarł i aniołowie przenieśli go tam, gdzie jest Abraham i inni sprawiedliwi, którzy już odeszli. Ja czytam z tłumaczenia według Słowa Życia. Tam, gdzie jest Abraham i inni sprawiedliwi, którzy już odeszli. A więc wszystkie te wersety potwierdzają, że miejscem, gdzie przebywają po śmierci fizycznej ci, którzy są dziećmi Bożymi, jest niebo. Jest to miejsce, gdzie przebywa Pan. Czym zajmują się dusze, które przebywają w niebie? Też o tym mamy napisane. Objawienie Jana, 14 rozdział, 13 wiersz. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. A więc duch i dusza wierzących idą po śmierci do Pana i tam odpoczywają. Odpoczywają aktywnie, bowiem czytamy w objawieniu także w 7 rozdziale, 15 wiersz, że służą Panu cały czas w świątyni. W jaki sposób służą? Nie wiem, czy tam też trzeba być okna. Ale służą Panu w świątyni, może w tej żywej świątyni, składającej się z ludzkich dusz. Wiecie, że tutaj często na ziemi zalecają nam, żeby odpoczywać czynnie. Tam u Pana będziemy mieli czynny odpoczynek, polegający na służbie Panu. Będzie to błogosławiony odpoczynek, sprawiający przyjemność. I dlatego tak wiele zmęczonych, strudzonych tęskni za tym odpoczynkiem. Może nie wszyscy, jeszcze młodsza generacja to myśli o swojej przyszłości na tej ziemi, ale starsi często myślą już o tym odpoczynku wiecznym. Chwała Panu, że wiemy, gdzie idziemy, wiemy, co będziemy tam mogli przeżywać. Chwała Panu, to nie jest dla nas tajemnicą. Pan nam to objawił. I będziemy mieli tam na co dzień społeczność z Panem i z wiernymi. W jednej książce przeczytałem właśnie na temat tej radosnej społeczności świętych. Pragnę zacytować te słowa. Człowiek jest z natury istotą społeczną. Ktoś, kto jest samotny i wyizolowany, stanowi wyjątek od reguły.
Jeśli ziemskie życie towarzyskie dostarcza radości, to jak wielkie musi być uniesienie przepełniające tę świętą, miłującą się społeczność w niebie. Nawet ci, których najbardziej kochamy, mają jakieś wady bądź cechy wręcz budzące sprzeciw, które odwracają naszą uwagę od ich zalet. W niebie nasi przyjaciele i krewni będą doskonali. Będą doskonali. W tym życiu więziom międzyludzkim często towarzyszy rozczarowanie. Najbliżsi często bywają przyczyną naszego smutku. Przyjaźnie się rozpadają, uczucia wygasają. Jednak w niebie nie będzie nieporozumień i walki. Każdy stanie się dobry i piękny, bez śladu jakiegokolwiek wad czy niedoskonałości, napełniony niebiańską mądrością. Istniejący blaskiem niebieskiej osobowości. To będzie ta wspaniała, cudowna społeczność. W liście do Hebrajczyków czytamy w 12 rozdziale, 22 i 23 wiersz. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. To jest nasza przyszłość. To jest to, co dla nas przygotował nasz Pan. Możemy powiedzieć chwała Panu? I jeszcze o jednej sprawie chciałbym nadmienić. Czym się cieszą już, radują już ci, którzy są u Pana? Czytamy, sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, 7 wiersz. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Czy wyobrażacie sobie, jaka wielka radość musi być dla tych, którzy są już w niebie i usłyszą wiadomość, że ich krewni, za których modlili się, o których bojowali, stali się dziećmi Bożymi. Przyszli do Jezusa Chrystusa. I o tym wiedzą. O tym się dowiedzą właśnie. Nasi najbliżsi, którzy tam będą. Biblia jednak mówi o tym, co będzie z tymi, którzy odeszli z tej ziemi i nie pojednali się z Bogiem. Pisze nam Słowo Boże, że idą do otchłani, gdzie cierpią męki. Umarł też bogacz, powiedział Pan Jezus, i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
A więc słowa Pana Jezusa dotyczące duszy bogacza mówią, że powędrowała ona do otchłani w języku greckim Hadesa, a hebrajskim Szeolu. Jego dusza cierpiała męki, bowiem na ziemi żył egoistycznie, nie zwracając uwagi na potrzebujących. Codziennie tylko ucztował. W czasach, kiedy Pan głosił na ziemi wśród Żydów, panował pogląd, że materialny dobrobyt jest oznaką błogosławieństwa Bożego. Pan Jezus zaś głosił wręcz coś odmiennego. Materialny dobrobyt to jest test wierności człowieka w dysponowaniu powierzonych mu dóbr. Od tego, któremu wiele jest dane, będzie także się wiele wymagać. To jest test, czy właściwie zarządzał tymi dobrami, czy pamiętał o tych ubogich, o tych potrzebujących. I pamiętacie, ten bogacz nie zwracał uwagi na Łazarza, choć go znał. W otchłani bogacz rozpoznaje przecież Abrahama, rozpoznaje Łazarza. Tak więc w wieczności nasza ziemska tożsamość będzie rozpoznawalna. Bogacz pamięta o swoich ziemskich krewnych. Chciałby im dopomóc. Jednak to już nie jest możliwym, aby nam jacyś zmarli dopomagali. Dla żywych bowiem Pan posłał i mamy dzisiaj do dyspozycji Słowo Boże. Mamy świadectwa mężów i niewiast Bożych, a także przekonywujące działanie Ducha Świętego. A więc nie jesteśmy pozostawieni bez świadomości. Wiemy, co nas czeka. Wiemy, jaką drogą mamy iść. Kto jest tą drogą, prawdą i życiem? Jest nią Jezus. Wiemy to. Pan nas uczy, że nasza pomoc i o tą pomoc mamy się zwracać do samego Ojca Niebieskiego w Jego imieniu. Nie ma w Biblii nigdzie informacji, że zmarli słyszą nasze modlitwy. Dlatego nasze modlitwy do ludzi, którzy są uznani za jakichś wyjątkowych, nie są słyszalne w ogóle w niebie. Tylko bezpośrednio Bóg i tylko On jest naszym Zbawicielem, pomocnikiem i do Niego mamy wznosić modlitwy. Chwała Panu. Wiemy także, że o losie ludzi decyduje się już tutaj na tej ziemi. Jeśli kto przyjął Jezusa jako Zbawiciela, jest zbawiony. Jeśli odrzuci Jego, będzie na wieki potępiony. Czytamy w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 12 wiersz. Kto ma Syna, ma. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Żadne przyczynne modlitwy za zmarłymi płynące z ziemi już nic nie pomogą i nie poprawią losu zmarłych, którzy już są otchłani. A więc tak ważne jest to, co powiedział nam Pan Jezus Chrystus. Czuwajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, nie znacie godziny, kiedy Pan wasz przyjdzie. Niebo jest miejscem, gdzie dusze dzieci Bożych oczekują na zmartwychwstanie i przyobleczenie w ciało.
Biblia pisze o powodach, dla których zmartwychwstanie ciał jest konieczne. Ciało jest istotnym składnikiem ludzkiej osobowości. Bez niego człowiek jest niekompletny. Odkupienie dokonane na Golgocie przez Chrystusa dotyczy całej osoby z ciałem włącznie. Ciało, jak pamiętacie, jest świątynią Ducha Świętego. I ponownie stanie się świątynią Ducha w chwili zmartwychwstania. A to dlatego, aby usunąć skutki grzechu. Bo ostatnim wrogiem ludzkości, który zostanie zniszczony, jest śmierć. Biblia mówi o dwóch rodzajach ciał. Jest ciało ziemskie, w oryginale gliniane, z prochu. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. I jest ciało niebiańskie. Tak to przedstawia w pierwszym liście do Koryntian Paweł, 15 rozdział, 40 wiersz. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie. Lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Jako dzieci Boże uwierzyliśmy w Pana Jezusa jako Zbawiciela. Mamy życie wieczne. I jak już wiemy, po śmierci duch, dusza łączą się z Panem. Ale ciało nasze jako dziedzictwo po Adamie podlega ziemskim prawom. Z wiekiem słabniemy i odchodzimy. Ciało ziemskie obraca się, jak już powiedziałem, w proch. A duch i dusza oczekują na dzień przeobleczenia nowym, niebiańskim ciałem, takim, jakie posiadał nasz Pan po zmartwychwstaniu. I to przyobleczenie nastąpi w dniu naturalnie zmartwychwstania. To jest podczas pochwycenia Kościoła, jak powiada Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 wiersz. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Żywi wierzący zostaną porwani na spotkanie z Panem i wówczas ich ciała ziemskie zostaną przemienione w niebieskie. I będzie to pierwszy etap pierwszego zmartwychwstania. Wykona się on najprawdopodobniej przed wielkim uciskiem. Po wielkim ucisku nastąpi drugi etap pierwszego zmartwychwstania i wówczas zostaną przeobleczone w ciała niebieskie dusze tych, którzy odeszli w czasie ucisku, często zabijani przez prześladowców, dołączą oni do zbawionych, przebywających już z Panem. Jak funkcjonować będą nowe ciała wierzących? O tym mówi nam także Słowo Boże. Mówiąc ogólnie, zmartwychwstałe ciała będą podobne do zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa. Będą one nieskazitelne, niepodlegające zepsuciu i śmierci, niepodlegające chorobom, śmierci, zdolne do przyjmowania pokarmów. Pamiętacie, Pan Jezus po zmartwychwstaniu także spożywał pokarm. Nadnaturalne, niepodlegające prawom przyrody. Zjawiał się Pan Jezus i nagle znikał. I takie wspaniałe ciała będziemy wszyscy mieli. Chwała Panu! Pięknie pisze o tym Izajasz. 43 rozdział, 2 wiersz. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą,
A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. I opisuje także nam Słowo Boże. Czytamy w 1 Koryntian, 15 rozdział, 52 wiersz. Jak odbędzie się zmartwychwstanie lub przemienienie wierzących? W jednej chwili, cud w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my, naturalnie, którzy żywi będą wówczas, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Podczas gdy tu na ziemi będzie wielki ucisk, wierzący będą przebywać z Panem w górze. Tam odbędzie się sąd Chrystusowy dla wierzących, polegający na rozdaniu nagród lub zawstydzeniu tych, którzy niedbale wykonywali swoją służbę. Następnie odbędzie się wielka, uroczysta uczta weselna z okazji połączenia Pana z Jego Kościołem. Wierni zostaną wprowadzeni do domu Ojca, gdzie wszyscy mają przygotowane mieszkania, o których powiedział nam Pan w Ewangelii Jana, 14, 3 wiersz. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. A jeszcze w drugim wierszu jest napisane: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę wam przygotować miejsce. W oryginale to słowo mieszkań, jak piszą bibliści, jest napisane rezydencji. A więc będziemy mieli rezydencję. Każdy z nas. To nam Pan przygotowuje. Czy to nie wspaniałe? Czy nie warto o to się starać? Czy nie warto wierzyć Jezusowi Chrystusowi? Czy nie warto Jemu ufać? Wspaniała przyszłość. Jeżeli uwierzyliśmy w Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, czeka nas wielka nagroda, którą będzie przebywanie na wieki wieków z Nim w niebie. Pan przygotowuje dla nas wspaniałe rezydencje w swojej chwale. Nowe, niebiańskie, nieskazitelne ciała pozwolą nam żyć w pełni chwały i pokoju, bez możliwości powrotu do grzesznego życia. O, tu jeszcze jesteśmy tacy słabi. Jeszcze nieraz upadamy. A tam już takiej możliwości nie będzie. To będzie cudowne, wspaniałe. Będziemy z Nim na zawsze. I dlatego jeszcze raz powtarzam. Pan wzywa nas. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 35 wiersz. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi duchowo. To już mój dodatek. Aby nie zastał was śpiącymi duchowo. To, co wam mówię wszystkim,
czuwajcie. Kto jednak nie przyjmie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie wyzna Go jako swojego Pana, jak słyszeliśmy, czeka go straszny los w miejscu dla potępionych, gdzie wszyscy cierpią. Dlatego dzisiaj Pan Jezus zaprasza. Dziś, powtarzam, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Kto jeszcze nie oddał życia swego Jezusowi Chrystusowi? Słowo Boże powtarza. Dziś jeszcze masz czas. Dzisiaj możesz oddać jeszcze swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jutro może być już za późno. A co Bóg chce? Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i szczęśliwi na wieki wieków. To jest wola Boża. Chwała Panu. Bóg chce, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Moi kochani, chciałbym, abyśmy po tych słowach o życiu po śmierci, abyśmy się wspólnie jeszcze modlili. I mam do tych wszystkich, szczególnie, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, apel. Dzisiaj jest jeszcze czas. Dzisiaj jest jeszcze czas. Możesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Pan wzywa, Pan zaprasza. Dziś możesz jeszcze oddać swoje życie i służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nie oddałeś swojego życia, dzisiaj możesz to uczynić. Zapraszam. Uczyń to dziś, abyś był gotowy, gotowa, abyś radował się przyszłością, cieszył się z tego, co Pan Jezus obiecał i przygotowuje nam wszystkim. Dzisiaj jeszcze jest ten czas. Będziemy się modlić. Zapraszam, powstańmy. Będziemy dziękować najpierw naszemu Panu za to, co nam przygotował, a potem zapytam, jeśli ktoś z was by miał pragnienie, aby za niego się modlić. Modliliśmy się już dzisiaj za jednego brata, Marka. A kto miałby pragnienie, aby się jeszcze za niego pomodlić? Czy to chciałbyś duszę oddać swoją Jezusowi? Czy chciałbyś, aby twoje serce na nowo zostało oczyszczone, posilone? Zapraszam. My możemy się za ciebie modlić, za każdego, bo to jesteśmy, aby jedni za drugimi się modlić. I dzisiaj mamy na to jeszcze czas, aby się modlić. Dzisiaj jeszcze Pan daje nam ten wspaniały czas. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, co nam przygotowałeś. Za to wspaniałe życie po śmierci fizycznej. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przygotowałeś nam ten dom, to mieszkanie, tą rezydencję, w której będziemy przebywać na wieki wieków z Tobą. O, halleluja, chwała Ci, Panie, za ten cudowny kraj. Dzięki Ci, że zbliża się ten dzień, że już połyska nam z daleka ten kraj, że okiem wiary możemy go widzieć. Wysławiamy Cię, Panie, jak cudowny jest ten kraj. Halleluja. O, Panie, cudowny jesteś. Wspaniały jesteś. Dzięki Ci za Twoją śmierć na Golgocie. Dzięki Ci, Panie, że oddałeś swoje życie za nas, abyśmy byli szczęśliwi, na wieki wieków szczęśliwi. Zawsze. Chwała Ci, Panie. Ty jesteś tu. Ty jesteś tu i wzywasz nas.
pójdźcie do mnie wszyscy, pójdźcie do mnie wszyscy. Tak powiedziałeś, Panie, wszyscy, którzy spracowani, obciążeni, którzy czują tą potrzebę, aby Jezus ich wzmocnił, posilił. Dzisiaj Jezus wzywa, przyjdźcie do mnie. Czy ktoś jest właśnie na tej sali, pragnie takiej modlitwy? Potrzebuje modlitwy za siebie, czy może za kogoś bliskiego i chciałby, aby zbór się połączył z nim w modlitwie. Chciałbym zobaczyć, może podniesione najpierw wasze ręce, kto jest za tym. Jeszcze ktoś więcej może? Proszę bardzo. Jeszcze ktoś może chciałby, żeby się modlić? Halleluja, chwała Panu. Ci, którzy podnieśli swoje ręce i nie podnieśli, a chcieliby, aby cały zbór się modlił za nimi. Proszę, zapraszam was tu do przodu. Chorych także, słabych, którzy potrzebują posilenia dzisiaj. Chcą się modlić za sobą, za innymi. Zapraszam do przodu. Zespół, bardzo proszę, może zaśpiewajcie półgłosem pieśń i będziemy się modlić za wszystkich. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Przyjdźcie, Pan Jezus powiada, pójdźcie do mnie wszyscy, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Jezus Chrystus jest dzisiaj tu, w naszym zgromadzeniu. Kto jeszcze pragnie? Chwała Panu, chwała Panu. Proszę, aby bracia, siostry wyszli do tych osób, którzy wyszły, a zespół bardzo proszę, aby śpiewał.